Polsce, ja żądam, żeby każde dziecko w szkole podstawowej i średniej składało codziennie przysięgę wierności fladze. No i teraz, drodzy Państwo, co o mnie myślicie? Nacjonalizm. Naziol. Tak? To powiecie to Amerykanom. Naziole. Nie, mówicie, że to jest normalne państwo. Normalne państwo, które broni swojej tożsamości. A naszej tożsamości nie możemy bronić. Zobaczcie Państwo, to jest też ciekawe. Nasi politycy odmawiają mi prawa tożsamości i suwerenności, ale pracują nad uzyskaniem suwerenności tożsamości Ukraińców. To jest im ważniejsze, żeby naród obok uzyskał tożsamość i siłę. I tamte flagi noszą. To jest obrzydliwe. To jest obrzydliwe. Noszenie obcej flagi. Czy pan widział, żeby którykolwiek kongresmen amerykański, prezydent Ameryki, powiesił sobie flagę ukraińską? Przepraszam za to wyrażenie, bo nie jest debilem. Bo wierzy w swoją flagę. W Polsce choroba rozpowszechniona. Dlaczego? No, panie redaktorze, nikt na flagę polską nie przysięga. Żołnierz przysięga, policjant przysięga, służby mundurowe, ale żaden obywatel, a już na pewno nie ten, który przyjeżdża i zaczyna być obywatelem Rzeczpospolitej. Myśmy wprowadzili takie przyrzeczenie i się okazałoby, że ci Ukraińcy, którzy dostają obywatelstwo polskie, musieliby przysiąść, to by pan zobaczył, jak szybko by zniknęli z tej przestrzeni. Ukrainiec żaden nie przysięgnie, nie będzie przysięgał na polską flagę. Dla nich to jest obrzydliwe. Oni się brzydzą. Oni nami gardzą, panie rektorze. Więc nie są w stanie przysiąść na polską flagę. Dlatego jeszcze raz pytam się, drodzy politycy, co wy robicie? Wy nosicie obcą flagę narodu, który nami gardzi. I to dokładnie widać w procesach negocjacyjnych, w tym, co się dzieje teraz przy naszej granicy. To jest ich tylko interes prezentowany. Oni mają głęboko w poważaniu nas.